Zgodnie z Konstytucją obywatele mają prawo zaproponować swoje projekty ustaw. Aby złożyć projekt ustawy w Sejmie, Komitet Inicjatywy Ustawodawczej w ciągu trzech miesięcy od rejestracji musi zebrać 100 tysięcy podpisów. Jeśli projekt nie zostanie rozpatrzony do końca kadencji, w której został wniesiony, nie podlega zasadzie dyskontynuacji. Oznacza to, że projekt, w przeciwieństwie do innych projektów ustaw, przechodzi na następną kadencję. W obecnej kadencji pod obrady Sejmu wpłynęło 26 takich projektów, aż 11 z nich wpłynęło do Sejmu jeszcze w poprzedniej kadencji. Czego dotyczyły projekty? Media najwięcej uwagi poświęciły inicjatywom dotyczącym aborcji, których było łącznie cztery. W inicjatywach pojawiały się również takie medialne kwestie jak wypowiedzenie konwencji stambulskiej, wprowadzenie finansowania in vitro, zakaz marszów Równości, czy ustawa mająca zakazywać przekazywania mienia bezspadkowego. Solidarność zaproponowała wprowadzenie emerytur stażowych. Pojawiały się też mniej medialne kwestie, to m.in. utworzenie nowego uniwersytetu medycznego, przywrócenie deputatu węglowego dla pracowników kopalni, emerytury dla strażaków OSP czy zmiany w finansowaniu pensji nauczycieli. Z obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej. Nie korzystają również politycy zasiadający w Sejmie. Między innymi w ten sposób projekty emerytalne zgłaszało PSL. Platforma Obywatelska proponowała zniesienie abonamentu i likwidację TVP Info oraz finansowanie in vitro. A suwerenna Polska proponowała ustawę karzącą za wyśmiewanie zasad wiary i zmianę ustawy o lasach państwowych. Nowa Lewica zaproponowała wprowadzenie renty wdowiej. Chcesz wiedzieć więcej? Subskrybuj lub bezpośrednio.pl na YouTube i obserwuj nas w pozostałych mediach społecznościowych.